Dobra, to już dzisiaj się trzeci raz zaczynam ten odcinek. Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Tomb Raider. Tak jest. Słuchajcie, dlaczego trzeci raz? Pierwszy raz zacząłem odcinek i się okazało, że źle zacząłem, bo coś tam zlagowało. Mówię, no dobra, napiję się, chwilę się rozruszam, bo dopiero wstałem, w piżamie jestem. Mówię, no dobra. Drugi raz zaczynam, okazało się, że byłem na poprzednich gdzieś lokacjach. Musiałem tego chłopa, co tam strzelał, przejść od nowa, bo nie było tam save'a. No i teraz słuchajcie, to już oczywiście sobie wszystko przeklikałem. No i doszedłem do momentu, w którym znajdowaliśmy się wczoraj. Czyli tutaj. To, kontynuujemy sobie oczywiście historię. Jeżeli podoba ci się seria, możesz zostawić lajka, komentarz, suba. Wpaść na inne filmy na YouTube. Instagram, Twitch, Twitter, masz w opisie. Idziemy. Czy w ogóle ta karta graficzna? 40% zużycia? Razem z nagrywaniem? Co tu się dzieje, ty? Powiem wam tak. Za każdym razem, słuchajcie, kiedy odpalam nagrywanie, znaczy w ogóle odpalam gierkę, za każdym razem okazuje się, że gra skrupulatnie, delikatnie, coraz to mniej zasobów zabiera mi z komputera. Raz, na początku było 100%, później to było 80%, 90%, 70%, 60%, a teraz jest 50%, 40%. Ja nic w ustawieniach graficznych nie zmieniam, więc nie wiem, co się dzieje, aczkolwiek winszuję. Nie wiem, może gra jakby ma zapisane pewne asety w karcie graficznej i nie wiem, mniej przez to zasobów zrzucenia. Ciężko mi powiedzieć, bo ja się aż tak na kartach graficznych nie znam. Więc nie wiem. Natomiast wiem, widzę statystycznie, że coraz to mniej zużywa nam rzeczy. Możemy wydać w punkt umiejętności. Tutaj nasz punkt umiejętności. Punkt umiejętności możemy. Możemy walczyć odporność na ból dłużej, nieczyste chwyty, oślepia wrogów piachem. Nie wiem, no. Raczej to bym szedł chyba. Tu mają fajne rzeczy. Ale tu nie mogę jeszcze. Wymaga jakby ulepszenia tego kołczanu, jak to się nazywa, ale nie mogę ulepszyć, kurczę blaszka. Ulepszamy karabinek. Sklejone taśmą magazynki. Ale tu masz jeden i jak chcesz przeładować, wiecie, tu masz jeden i jak chcesz przeładować, to robisz i masz drugi, zajebiste ogólnie. Wyszlifowany wyrzutnik zwiększa szybkostrzelność, spoko. Zwiększa stabilność przy strzelaniu, to jest dobre. Mieści 15 nabojów więcej, kurde. I duży magazynek i wyścielona kolba by się przydała. A nie... Stać nas? Stać nas na te dwie rzeczy, to sobie kupmy. Wyścielona kolba i pojemny magazynek. A coś czuję, że z karabinku maszynowego będziemy korzystać dość dużo. A teraz w umiejętności, czy jest jakaś taka faktycznie warta umiejętność? Rzecz, którą bym tutaj dał. Więcej surowców ze zwierząt. Pozyskiwanie strzałów. Takie średniaki raczej. Może to. Albo nie. Dobra, bierzemy odporność na ból, żeby więcej mieć hapsów. Hapsy zawsze się przydają, bo na razie ich dużo nie mamy. Chciałem powiedzieć, że bardzo dużo tutaj różnych tych rzeczy pozbierałem, więc jeśli chodzi o, no te śrubki dużo. Kurde, taka dobra grafa, a tak mało pali, zajebiście. Idziemy, żeby się nie wypierdolić, ja nie umiem tym sterować niestety. Po prostu klikam, wow, jak w jakimś The Walking Dead. Problem jest taki, że jak się nie nastroisz na... O kurde. Kolejni wrogowie? Siema. Powiem wam szczerze, że tym wcześniej, co... Nie wiem, czy wiecie, ale tam jak mieliśmy tego chłopa... O, widzę mołotowa, który rzuciłeś. Wcześniej mieliśmy chłopa, co strzelał z tego karabinku ogólnie. Tam przy japońskim schronie. Powiem wam szczerze, że dało się tak zrobić, że...
Ściągnęliśmy go i on nie strzelał nam. Tego karabinku, który musieliśmy unikać. Trochę dużo amunicji mam. Marnuję. Szkoda, że to jest właśnie tak jak w tym. Ciągle zapomnę, to nie jest Just Cause. Jak ta gra się nazywa? I ja pierwszy, że ja tego nie pamiętam. No niekoniecznie, byśku. Który tam strzelał jeszcze? O kurde, ty! Łopie! O kurde! Oj! Oj! Dobra, sobie rzucił nejda. Za chłop! O kurwa! Gościu! Co wy chcecie, chłopy? CS-a miałem prawie najwyższą rangę. To przed Lemem, jak to się nazywa. Nie, to przed... Jak masz Globala, to dwie rangi w dół. To jest Supreme i to jest chyba Lem, nie? To Lema. Gościu. I to nie tak ciężko zdobyłem to. Coś tam zagrałem z ziomem, ale to nie było jakieś... Jakieś turbo dużo nie graliśmy. Koksem jestem, nie macie szans. Bobki. Ja bym chciał w ogóle nieść więcej ammo, żeby mieć tu jakiś konkretny zapasik. Powiem wam szczerze, że... O! Powiem wam szczerze, że nie wyobrażam sobie, jak grać na tym napadzie, w takie strzelania. Wiem, że właśnie w tą grę, którą zapomniałem, jak ona się nazywa ciągle, to w nią się gra na PlayStation, bo to jest exclusive, chyba PlayStationowy exclusive. Powiem wam szczerze, że chyba bym się posikał, jakbym musiał. Giereczkę na padzie przechodzi. Wysy! Woda. Ulepszenie broni dostępne. O! O kurwa! The boss! O, spacem też mogę, serię. Kurwa, maś, ty, to jakiś ten... Jak on ma? Ten z tych horrorów. Wiesz, o co chodzi? Chyba tak trzeba robić, ale tryhardzi. Wiesz, że mi się załącza tryhardzi? Jak zaczynam tak ustami robić. Ciągle. To wtedy tryharduję. Dobra. Był ciężki, ale... Tak bym, kurczę, nie przesadzał. Dwie jakieś części łuku zdobyłem, nie wiem, co to daje. Dobra. Zbieramy rzeczy. Idziemy dalej grać, normalnie tak o. Ale mi się niedobrze robi, jak też człowiek nie zje śniadania, bo w ogóle nie je za dużo rzeczy, tylko cukierki wczoraj. No i ogólnie przez tydzień to może ze frytki zjadłem, parówkę i chleb. To nie jest dużo. Co mogę ze szczura zrobić, bo nie wytrzymię, muszę jednego zabić. Dostaję coś z niego, jakieś zasoby czy coś? No też, że jakieś zasoby ze zwierząt, jak ja ani razu nie... Jakby nie zauważyłem, żebym miał jakiś zasób ze zwierzęcia miał. Tu jest coś do zebrania. A to chłop... A nie, to szczur był. Myślałem, że chłop się zbugował. Dobra. W ogóle naprawiłem Far Cry, znaczy nie powinienem mówić tutaj. W sumie, dobra, opowiem wam historię na odcinku z Far Cry'a. Ta seria pojawi się albo równolegle, albo osobno. W każdym razie już zabrałem się za nagrywanie. Nagrywam 6 serii naraz. To Far Cry, Tomb Raider. To są jakieś żołnierskie identyfikatory. Nie rozpoznaję kanji. Czy używano ich podczas II wojny światowej? Far Cry, Assassin's Creed, Tomb Raider. 60 sekund i... Game Dev Tycoon. To jest 5 gier. Sporo gier. A, jeszcze Far Cry 4.
No to jednak chcę. Powiem wam, jeszcze nigdy nie grywałem tyle gierek na raz. Co prawda Far Cry'a 4 jeszcze nie zacząłem nagrywać. Czekam, aż napisze ziomek do mnie. Bo tutaj serię mamy razem, więc no muszę czekać. Pewnie zanim ją nagramy, to minie rok. A szczerze, z naszymi tutaj zaangażowaniem, jeśli chodzi o to nagrywanie. My tak wszystkie serie mieliśmy nagrywać. Więc Watch Dogs miały być nagrywane, nie nagraliśmy. Don't Starve miał być nagrywany, nie nagraliśmy. Nawet mój Don't Starve'a kupiłem i tak nie nagraliśmy. Więc tutaj jest, słuchajcie, ciężko, jeśli chodzi o nas. Potęgę tej wyspy, muszę najpierw zrozumieć, co tu się wydarzyło. Potrzebuję czasu i miejsca na zbadanie tego wszystkiego. Kryje się tu wiele tajemnic, a największą z nich są ruiny starożytnego japońskiego cesarstwa i tajemnicza królowa. To od niej wszystko się zaczęło. Imiko, czy coś takiego, nie? Jej Mimiko, coś takiego, Mamiko, jakoś coś tego. Dobra. Mamy, widzę, trochę sprzętu. Ciekawe, czy jest jakiś świr, co teraz wiedział. A dobra, szybka podróż do tyłu i od nowa giereczka. Ciekawe. Możemy tu polepszyć rzeczy, Boga. Efektywnie rozprasza gazy pozostałe przy wystrzale, zmniejszając odrzut. No brzmi jak coś fajnego. Abym to zrobił. A pokaż co do łuku, bo tam jakieś coś zebraliśmy do tego łuku. Wzmocnione ramiona, silniejsze naciąganie, zwiększa obrażenia, szybsze strzelanie. No na razie szedłbym tutaj w karabiny maszynowe. To jest jednak rzecz, która jara mnie zdecydowanie bardziej niż jej łuk. Teraz sobie uświadomiłem, że w Falloutie nie było łuku. Chyba. To dziwne. Nie być łuczek. Ani pewnie są mody jakieś na łuk. A w oryginale nie było. O, będziemy przechodzić to. Ty, ale szybko zadupcamy swoją drogą. Coś mi tu nie gra. My na fazie. No, i co teraz? Nie. Co? 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 Że klikłem. Ale głupie. Nie no, nie muszę nową broń, muszę od nowa ulepszać. Dobra, nie chce mi się. Mam nadzieję, że się ulepszyło. Szczerze w to wierzę. No jak tu to? Jak z tego zejść później? Po jak my zadupcamy w ogóle? I co teraz? E? F? Bo klikam do góry, kliknę D, to zjedziemy w dół. Kliknę A, to nic się nie dzieje. S też się za... A, E? A no nie, no S schodzę. No nie wiem, kurwa, no nie wytrzymię zaraz. Jak się stąd schodzi, ty? Bo... No musimy się tu dostać raczej, nie? Spacja nie działa, lewe przyciski też nie, F też nie. Jakby, może D i pa, nie, pa, ta, D i zeskok. No nie działa. Nie no, czy ja coś... Nie no, widzowie. No jestem przekonany dość mocno, że musimy się w to miejsce tu udać. Prawda? Wydaje mi się, że no ta, no jak nie, jak tak, kurde. Lewy, środkowy, spacja, alt, control, shift. Kto mógł wiedzieć? W sensie, gra nie dała mi niestety takiej informacji. Ale bądź... A, już myślałem, że taki ładny kadr będzie. A, tu nie. Mówię, jak opowiadam te żarty, to jakoś tak się dziwnie czuję. Aby to był chłop, to tak lepiej. O kurde. karty graficznej? Nie no, coś mi tu nie gra. Dobra. A my na tą wieżę, bo mi się tu po coś... O kurwa. My się po coś tu udać mieliśmy, widzowie. Nie pamiętam po co, ale po coś mieliśmy się udać. Ale ładny. Będzie jakaś dobra miniatura może. O ile będzie mi się chciało miniaturki robić osobno.
Tu jest dużo takich fajnych cutscenek, z których można fajną miniaturkę zrobić. Tylko trzeba je znaleźć. Jakoś. Właśnie ja mam problem. Muszę się nauczyć tak wycinać i takie obramowania robić. Bo ja niby umiem, ale tak średnio umiem, powiem wam. Będzie dobrze. Ja miałem dzisiaj pojebany horror sen. Najlepsze jest to, że to był taki horror sen, że sam mogłem skipować, kumasz. A to jest najśmieszniejsze, bo wiecie, od czego ten horror sen był u mnie? Jeżeli nie wiecie, to ja wam powiem. Właśnie od Lary Croft. Chwilę byłem z wilkami, 3 razy w jaskini. Koszmary. Ja tak mój, niestety mój mózg działa, nie? To jest super giga przykre i przez to nie mogę grać w takie gry, bo później nie mogę spać po nocach w ogóle. Budzę spocony. A ten sen był nawet ciekawy, bo ja sobie już nie pamiętam. Jak wstałem, to sobie go przypomniałem, a już nie pamiętam. Alex? Lara! Widzę panel. W porządku. Wieża powinna wzmocnić się. Ale mogłem sobie skipować, to był jak film. Plus to ja sobie wymyślałem, co w tym horrorze będzie. Okej. Okay. Teraz odszukaj kanał ratunkowy i złap czysty sygnał, zanim nadasz SOS. Hej. Wszyscy tu trzymamy za ciebie kciuki, Elsie. Dzięki. To nie da. O! Z okrętu Endurance. Rozbiliśmy się na wyspie w Smoczym Trójkącie. Potrzebujemy pomocy i środków opatrunkowych. Odpowiedzcie, proszę. No dalej, zgłoś się. Mayday, Mayday, tu Lara Croft z okrętu Endurance. Tu maszyna N177A. Szukamy was, od kiedy odebraliśmy sygnał SOS z waszego okrętu. Traciliśmy nadzieję. My też. Znamy wasze położenie, ale przydałby się jakiś sygnał wizualny. Dobrze, na pewno coś wymyślę. Niedługo ruszamy, bez odbioru. Lara Croft, jesteś moją bohaterką! Wiesz, nawet Reyes się uśmiechnęła! Dobra. Powiem szczerze, że jak widzę, jak ona sobie siedzi na takim cirku, to ściska mnie coś. Paliwo, płomienie. Powinno się udać. Proszę, zejdź samo, gro. Dzięki. A, zatowałem. Ale dobra, mamy tutaj... Ja pierduper, ale zajebiście ogólnie. Kogus. Dobra, idziemy. Tędy też można. Dobra. Ja tak w ogóle dzisiaj coś mało mówię, ponieważ tak jak mówię, dopiero co wstałem i chciałem szybfastem nagrać odcinek, żeby mieć... Widzicie, problem jest taki, że nagrywanie 1-2 odcinków dziennie zbiorniki paliwa wiąże się z pewnymi niedogodnościami. Na poziomie na przykład muszę wstać, że dzisiaj nagrać odcinek fastem. Więc no, czasem są takie sytuacje, że niestety odcinek nie będzie najlepszy. Bo dopiero co się wstało i wiesz, chcesz po prostu fastem nagrać odcinek, żeby mieć na dzisiaj. No ale pięknie gierka chodzi. Nie wiem dlaczego w ogóle tak samo, nie wiem, to jest strasznie dziwne. Bo tak samo słuchajcie było z tym. Tak samo słuchajcie miałem z właśnie Far Cry'em. To wam muszę opowiedzieć. Wiecie jak miałem z Far Cry'em? Z Far Cry'em miałem tak, że kiedy przeinstalowałem Far Cry'a, zaczął on działać normalnie i zaczął mieć jakiekolwiek FPS-y i no ewidentnie z tą grą bywa dokładnie tak samo. Dobra, co my tu mamy zrobić? W sensie, że nie przeinstalowałem, ale że jakby odpaliłem któryś tam raz i ta gra jakby, nie wiem, poukładała sobie pliki. Ciężko mi to jest określić. Bena.
Dobra, jak to odpalić? O, po prostu... Powiem wam szczerze, że nie słuchajcie się gry, bo to by tak nie wyglądało. Ogólnie. Jakbyście podpalili benzynę, to by był momentalny wybuch. Wiem, bo kiedyś tak zrobiłem. Ja ten steruję? Pewnie, że tak. Ło kurwa, przestań mnie gonić. Wow. Skurwibąt. Jak te goście po ser. Wiecie, o co chodzi? Jak się zrzucają te sery. Nie wiem, czy tędy, czy nie tędy. Kurwa, nie wiem, gdzie ja jadę. Jopier, luper. Wszystko zgarniam po drodze. Nadal przypomnę, że mamy dziurę w śledzionie. Bardzo zaradny. Ja bym sobie bez dziury w śledzionie na pewno tak nie poradził. Bo na to na pewno wyplułbym już płuca. Pilot. Muszę się do niego dostać. To bez wątpienia. Dobra. Idziemy do pilota w takim razie. Co to jest? To jest coś, na co mam skoczyć. To wygląda jak coś, co się urwie przy pierwszym skoku, ale chuj. Chyba nie mamy innego wyjścia. O kurde. Wow. Aaa. O kurwa. To akurat w trakcie skoku byłem, no. Zwierzęta są puchliwe. No co ty nie powiedz. What the shit? To są starożytne ruiny miast? Te drewna faktycznie mają pewnie 7000 lat, kurwa. Myślę, że ciężko, żeby tyle drewno pozostawało razem. Szczególnie oczywiście nie malowane, wiesz, sprayem. A my, no ratuj! A co my stoimy jak boby, kurwa? Co my robimy, bo nie... Nie no, już z jednym... teraz? To my trzeba taktycznie... Nie, ten przycisk. No, jest. Mogliśmy to szybciej zrobić i uratować tego chłopa swoją drogą, ale... No dedek, martwy. Nie no, ja naprawdę będę musiał sprawdzić ten tytuł, jak on się nazywa, bo ja walę tyle nawiązań do tego tytułu, a kompletnie zapomniałem, jak on się nazywa. Ty. Ale brzydko to wygląda. Zwiększyć ustawienie grawizny, chociaż i tak jest na ultra. Może jakieś jedno z ustawień jest na ultra. Będzie testowane i wiecie. Materiały staram się polepszać każdego dnia, więc pamiętajcie o tym, że możecie pomóc zostawiając lajka, komentarz, suba, wiecie o co chodzi. Wykryto... O! Co się do diabła stało? Ta burza nadeszła znikąd. A myślałem, że tam strzelali. Po prostu otoczyły samolot. Laro, posłuchaj. Widziałem stąd spadający samolot, więc pewnie jesteś niedaleko. Wracaj cała i zdrowa. Dobrze. Dzięki, to zawsze pomoże. Tak samo jak uważaj na siebie. Nic nie ruszasz, siedzisz z dupą tu. Nie denerwuj. To tutaj jakieś umiejętności. Oślepia wrogów piachem i kamieniami, przez to będą podatni na twoje ataki.
No nie wiem, nie wiem. Takie średnie te umiejętności. Nie wiem, chyba pewny strzał. Ze wszystkich rzeczy dobiera ten pewny strzał, bo jest pewny. No, ale śmieszne. Dobra. Tu nie mamy niestety śrubek, żeby ulepszyć giwerę. Musimy iść dalej. A no, co spluwa dziwnie wygląda ogólnie. Kurde, fajna gierka, Lara Croft. Fajna gierka. Aż trochę żałuję, że wcześniej nigdy nie ograłem. Ale wiecie. Nie ma tego złego, co na dobre nie wyszło. Takie jest powiedzenie. Zgadzam się z tym powiedzeniem. Zawsze jeżeli przychodzi coś złego, to później po burzy jest, słuchajcie. O kurde. Po burzy, słuchajcie, zawsze tęcza. Pamiętajcie o tym. Wow. Nowy japoński karabin maszynowy? O, lino. A. A środkowy przycisk. O kurde. Ale totalnie ograni. Który jeszcze? Dupę zewsadź tego Mołodowa, frajerze. Ile oni strzałów muszą z tego łuku przyjąć? Chodź tu. Ty sy? Chyba tak. Nawet nie chce mi się tak in general liczyć, ile osób zabiliśmy już. Całkiem sporo. Ja wolę, słuchajcie, powiem wam szczerze, że... Wow, jaki to był skok w ogóle. Ja chyba ze wszystkich gier wolę takie gry typu The Walking Dead albo Devolve Among Us. Takie... Ta gra se idzie sama, raz na jakiś czas masz tutaj rzeczy do wyboru i... Bo wtedy te wybory faktycznie mają jakiś taki realny wpływ ogólnie na wszystko. Czy jak zejdę na dół, to mnie nie zmiecie, kurwa, z powierzchni ziemi? Nie. Może tędy w sumie. Tutaj jaskinia, coś tego? Chyba nie. Ale tu śmiesznie skacze, nie? Kurde, jak... Nie wiem, tak dziwnie bardzo. Okej. Okay. Użycie mózgu. Pytanie, czy my możemy teraz używać liny tak jak wcześniej ja użyłem liny. Tak. Pyk. Możemy, okej. Okay. Czy coś nam to dało ostatecznie? Chyba nie. I my się... Wiecie, co my teraz możemy zrobić? My się możemy cofnąć do tamtych lokalizacji, bo w pierwszych lokalizacjach również były takie lokalizacje z liną. I przechodzić sobie to od nowa i tam niszczyć te przedmioty. Ale dziwne. Ale można. No to raczej nic nam nie da, że my to przyciągniemy. A może i da właśnie. A może i właśnie da, widzowie. Może i my właśnie skoczymy na to. Aha. A może i nie. Kurde, brzmiało dobrze, co? Był to jakiś plan. Na pewno. Ała. Ja nigdy nie będę zapisać, bo ja nie będzie tu jest ten save i ja później jak wczytuję, to muszę pół gry od nowa przechodzić. No nie, no to... Ściany wspinaczkowe jeszcze jest, to jest jakieś rozwiązanie. Tutaj po tej belce raczej nie wejdę. Tutaj po tej belce no raczej nie skoczę. To jest raczej tu i tam i tu. Tu się raczej nie dostanę w żaden sposób. No i cofać się jest bez sensu. Więc wydaje mi się, że musimy jakoś, słuchajcie, wskoczyć tutaj. Aha, czyli po prostu tak. Okej.
Jak zwykle za dużo trochę kombinuję w tych grach i wychodzi to źle. Tu coś do pozbierania macie? Jakieś naboje, jakieś tutaj śrub... Nie! Wracaj! Włóczyńco. Tam się raczej nie dostanę. Tu coś czuły przeciwników. Wygląda na dobry punkt do zaczepienia. Mosty linowe. Używaj strzał z liną przy drewnianych. No, nie zdążyłem przeczytać. Zajmę, aby drewniany brał, zrobić mosty linowe. W sensie. Tak? No nie, chyba. A, o to chodzi. Okej. Tu coś? Nic. No to idziemy. Gdzie się to schodziło, już zapomniałem. Spacją. Shiftem. Możemy tu jakoś wejść? Kurczę, może i możemy. Dawaj łuka. No nie. Chyba nie możemy. Znaczy pewnie jakoś się da ostatecznie, ale... Dobra. Wchodzimy do jaskini. A co się znajdzie w jaskini, moi drodzy? Zobaczymy w kolejnym odcinku. Już jutro. Żegnam się i życzę wam miłego dnia oraz miłej nocy. Możecie zostawić lajka, komentarz, suba. Wpaść na różne linki w opisie. Instagram, Twitch, Twitter. Miłego dnia oraz miłej nocy. Sorry, że dzisiaj taki odcinek powstaniu. I nierozgrzany jest. Kurczę, ale zawsze gorący. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.